Jeśli szukasz miejsca na relaks i wypoczynek nad morzem i to nie tylko w okresie wakacji, zapraszamy do Ostoi Maltańskiej w Jeziorzanach. U nas sezon letni trwa od 1 maja do 30 października. Tutaj znajdują się klimatyczne drewniane domki o wysokim standardzie. Ich położenie i piękne otoczenie zapewniają spokój, prywatność i odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Przy każdym domku znajduje się miejsce do grillowania oraz wiele zabawowych elementów w postaci zjeżdżalni, domków, zameczków i innych zabawek. Jest także kochany przez dzieciaki stacjonarny plac zabaw. Nasi goście mogą korzystać z krytego basenu z podgrzewaną wodą oraz z sauny fińskiej. A nad morze, do oddalonego zaledwie o 2 km Jarosławca, mogą udać się meleksem lub rowerem, w tym elektrycznym. W naszym ośrodku jest też grota solna stężnią, która korzystnie wpływa na drogi oddechowe, układ krążenia oraz układ odpornościowy. Zrelaksować można się też w grocie bursztynowej, której działanie zredukuje stres i poprawi jakość snu. Zaledwie 600 metrów od naszego ośrodka znajduje się urokliwe jezioro Wicko. To dawna zatoka morska oddzielona od morza lesistą mierzeją. Na rejs po tym pięknym akwenie zabierzemy Państwa naszym maltańskim jachtem. Na terenie ośrodka znajduje się restauracja maltańska, słynąca z szerokiego wachlarza dań z ryb oraz tradycyjnej kuchni polskiej, która zadowoli każdego smakosza. Dania są tworzone z produktów najwyższej jakości, kupowanych od miejscowych rolników i hodowców. W restauracji przez cały rok organizujemy różnego rodzaju przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Zapraszamy, Ostoja Maltańska, Jeziorzany koło Jarosławca, ulica Nadmorska 3B, telefon 570 464 746. Na rynku wydawniczym ukazał się już po raz kolejny Przewodnik po górach sowich autorstwa pochodzącego z Dzierżoniowa Tomasza Śnieżka. Jak podkreśla sam autor, każde kolejne wydanie wzbogacone jest o nowe informacje. W 2012 roku było pierwsze wydanie, w tej chwili mamy piąte wydanie i pomiędzy tymi wydaniami są takie przerwy 2, 3 czy 4 lat i faktycznie bardzo dużo się zmienia. Dlatego przy pracy nad kolejnym wydaniem wszystkie trasy, a jest ich 16, które opisuję w swoim przewodniku, są sprawdzone przeze mnie i na pewno dużo się zmienia. Dużo obiektów powstaje nowych, część się zamyka, powstaje nowa infrastruktura, szlaki, które opisuję, też trzeba zweryfikować z racji tego, że gdzieś następuje wycięcie dużej połaci, otwierają się piękne widoki, a z drugiej strony są miejsca w górach sowich, które po prostu zarastają, natura, przyroda, wegetacja i już nie ma tego, czego 5 lat wcześniej moglibyśmy doświadczyć. Tak więc bardzo wiele się zmienia i za każdym razem w przewodniku dane są. Dane aktualne dotyczące tego, co się dzieje w miastach u podnóża gór sowich, bo każdy z nich można nazwać swego rodzaju bramą do gór sowich. No ale przede wszystkim to, że dużo powstaje nowych szlaków turystycznych. Wedle takiej mojej koncepcji pomysłu, którego się trzymam od tego 2012 roku, wyznaczam trasy, które proponuję do przejścia głównie z przełęczy sowie górskich, bo uznaję, że większość tutaj turystów jest turystami zmotoryzowanymi, no i początek następuje właśnie takiego spaceru już pieszego z przełęczy sowie górskiej, aczkolwiek też są propozycje dla osób, które środkami komunikacji publicznej, które się bardzo dobrze rozwijają, jest tu kilka propozycji, bardzo fajnie rozwija się sieć linii kolejowych, które są remontowane, także góry sowie coraz bardziej są dostępne, coraz bardziej przyjazne, jeśli chodzi o tę infrastrukturę, no i z racji tego coraz bardziej popularne i częściej odwiedzane. Nasze góry są rozpoznawalne w kraju i za granicą z podziemi sowych górskich, z tajemnic czasów II wojny światowej. I tutaj właściwie co jakiś czas pojawiają się nowe dokumenty, szczątkowe dokumenty na temat przeznaczenia tych podziemi, które były tutaj budowane. I faktycznie dzięki pracy głównie historyków z Wałbrzycha, amatorów i profesjonalistów, dzięki przeczesywaniu archiwów, pojawiają się nowe informacje. I co ciekawe, oczywiście te obiekty otoczone są takim nimbem tajemnicy, ale czasami te dokumenty pokazują, że nie do końca tak wszystko było sprawnie prowadzone i nawet jeśli to były czasy niemieckie, oczywiście II wojna światowa, wykonywane było to rękami jeńców wojennych i więźniów, ale nie do końca w sferze tej organizacyjnej Niemcom to wszystko wychodziło. Ja może nie chcę mówić o szczegółach, ale właśnie te nowości są też w moim przewodniku. Cały czas wracam tutaj i te powroty są. Dopracuję w branży turystycznej, myślę, że teraz będą coraz częstsze te powroty. No z racji tej miłości do gór, od dziecka wszczepionej przez ojca. Ten krajobraz gór zawsze musi mi towarzyszyć, także on jest i będzie teraz coraz częściej.
Witajcie w audycji Sekrety Wysoczyzny Elbląskiej. Zapraszamy Was w podróż po jej najciekawszych zakątkach. W tym odcinku zanurzymy się w fascynujący świat bażantarni, w sam środek jednego z najpiękniejszych lasów Wysoczyzny Elbląskiej. Dowiemy się, jak bażantarnia zmieniała się na przestrzeni wieków i jakie ciekawe historie i tajemnice kryją się w jej cieniu. Park Leśny Bażantarnia to od ponad 200 lat główny teren rekreacyjny Elbląga, choć pierwsze wzmianki o tych terenach pochodzą tak naprawdę już z okresu średniowiecza. Wtedy to właśnie na tym terenie funkcjonowało gospodarstwo krzyżackie i też pierwsze wzmianki o bażantarni dotyczą bitwy krzyżaków z pogazynami w obronie młyna Leśne Oko, którego pozostałości możemy dziś zobaczyć od strony ulicy Waryńskiego. W XV wieku dookoła bażantarni powstawały pierwsze majątki, lecz z powodu ich takiej mocnej, rabunkowej gospodarki ówczesna Rada Miejska wydała edykt chroniący ten teren przed wycinką. Z kolei w wieku XVII piękno tego miejsca odkryli kupcy angielscy, którzy chcieli ulokować tutaj swoją faktorię, jednakże Rada Miejska również się na to nie zgodziła i kupcy przenieśli swoją siedzibę do pobliskiego Łęcza. Jednakże prawdziwy rozkwit bażantarni, którego efekty możemy podziwiać do dzisiaj, nastąpił w roku 1801. Wówczas radca handlowy i dawny konsul królewski August Abbek rozpoczął budowę dworu, który dziś jest siedzibą nadleśnictwa Elbląg. Niedługo później w bażantarni powstała siedziba bractwa kurkowego, restauracja i muszla koncertowa. Stworzyło to doskonałe warunki do wypoczynku. Las wokół zabudowań stał się takim podmiejskim kurortem wypoczynkowo-rozrywkowym. Powstała nowa infrastruktura turystyczna, w tym wieże widokowe, tarasy i różne miejsca wypoczynku, które naprawdę przepięknie wkomponowały się w ten krajobraz. Warto wspomnieć także, że w miesiącach letnich przynosiło się tutaj niemal całe kulturalne życie Elbląga. Obchodzono hucznie urodziny króla Prus, odbywały się koncerty, wybierano króla strzelców, a w muszli koncertowej wystawiano m.in. sztuki Szekspira. Dziś muszla koncertowa także tętni życiem. Praktycznie przez całe lato dzięki działalności Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego możemy posłuchać dobrej muzyki w wyjątkowych okolicznościach przyrody. A skoro już jesteśmy przy muszli koncertowej, to warto też wspomnieć, że miała ona swój epizod filmowy. W 1970 roku Andrzej Wajda nagrywał tutaj film Krajobraz po bitwie i kilka ujęć z udziałem Stanisławy Celińskiej i Daniela Olbrechskiego właśnie rozgrywało się przy muszli koncertowej. Elbląska Bażantarnia, podobnie jak cała Wysoczyzna Elbląska, została odkryta w XIX wieku. Uroki tych cienistych lasów, malowniczych wzgórz, poprzycinanych wąwozami, jarami i dolinami różnych cieków wodnych, pogłębiały opowieści o romantyczne legendy. Niemal każdy większy głaz, uroczysko, wzgórze ma dzisiaj swoją nazwę i troszkę magii. Jednym z takich miejsc, jedną z takich legend jest oczywiście legenda o diabelskim kamieniu, czyli jednym z pomników, który znajduje się na terenie bażantarni. Diabelski kamień spoczywa w Dolinie Srebrnego Potoku, co najmniej od czasów budowy Elbląskiej Katedry Świętego Mikołaja. Chciwy diabeł oszukany przez proboszcza katedry taszczył kamienie z całej Wysoczyzny Elbląskiej pod fundamenty domniemanej, jak mylnie oczywiście myślał, karczmy. Gdy pewnego dnia po długiej nieobecności, lecąc z kolejną dostawą do miasta, usłyszał dzwony kościelne, zrozumiał, że go okłamano i cisnął ze złością trzymany głaz prosto w Dolinę Srebrnego Potoku. Czy zamierzał zburzyć wieżę kościoła? Tego się nigdy nie dowiemy, jednakże odcisk jego pazura w kamieniu zachował się do dzisiaj. Po opuszczeniu tej części parkowo-pałacowej bażantarni warto przejść nieco dalej w głąb lasu, gdzie możemy m.in. podziwiać piękno przyrody tego terenu. Jedną z tras wartych przejścia jest Szlak Zielony, czyli słynna ścieżka Jaszczurek. Ten szlak został wyznakowany przez słynny szczep harcerski w okresie powojennym. Od restauracji Myśliwskiej przez Belweder możemy dojść aż do Stagniewa i tutaj jednym z ciekawszych punktów na tej trasie jest Wiata Parasol, czyli takie historyczne miejsce odpoczynku dawnych, ale i współczesnych Elblążan. Przed II wojną światową było to jedno z najpopularniejszych miejsc bażantarni, prezentowane na wielu urokliwych pocztówkach. Po wojnie Parasol był wielokrotnie niszczony, lecz na szczęście został odbudowany kilka lat temu przez Nadleśnictwo Elbląg, które do dzisiaj dba o to miejsce.
Barzyntarni z racji dynamicznej rzeźby terenu, tak bardzo charakterystycznej dla obszaru całej Wysoczyzny Elbląskiej, możemy wdrapać się na kilka wzniesień. Jednym z najpopularniejszych jest oczywiście Góra Chrobrego, z której możemy podziwiać całą panoramę miasta, a przy dobrej widoczności możemy dostrzec także Zamek Krzyżacki w Malborku. Tym miejscem także zachwycali się dawni Elblążanie, między innymi Fritz Werni, który w 1865 roku w swoim przewodniku po Elbląku barwnie opisuje niebo, jakie widział wówczas na Górze Chrobrego. Dochodzi do wniosku, że nawet w Alpach nie było takich widoków. Dzięki jego relacjom wiemy także, że na inne wzniesienia, czyli m.in. na słynny Belweder, na którym to znajdowała się wieża widokowa, można było dojechać wozem konnym, co jeszcze bardziej podkreślało taki uzdrowiskowo-rekreacyjny charakter Barzyntarni. Niestety z wieży widokowej na Belwederze nie pozostało już żadnych śladów, ale możemy tam zobaczyć obelisk upamiętniający Augusta Papała, jednego z dawnych odkrywców Barzyntarni. W Barzyntarni równie ciekawy jest świat przyrody. Dominującym drzewem jest tutaj buk, ale możemy spotkać także dęby, brzozy, świerki czy sosny. Występuje tu także wiele gatunków roślin o charakterze górskim lub podgórskim, co jest bardzo znaczące i charakterystyczne dla obszaru całej Wysoczyzny Elbląskiej. Królestwo zwierząt Barzyntarni jest równie bogate. Najliczniejszą grupą są oczywiście ptaki, w tym gatunki typowo górskie, jak pluszcz i pliszka górska. I sama nazwa Barzyntarnia związana jest z ptakami. Dawna nazwa Vogelsang możemy ją przetłumaczyć jako ptasi śpiew, a współczesna nazwa nawiązuje do hodowli barzantów, jaka była prowadzona tutaj w latach 60. Barzyntarnia przez cały rok stwarza nam niesamowite warunki do wypoczynku. Mamy tutaj liczne wiaty, przy których można odpocząć lub zrobić ognisko, ale także bardzo gęstą sieć szlaków turystycznych, w tym 4 szlaki piesze PTTK, 5 szlaków Nordic Walking oraz pomorską drogę Świętego Jakuba oraz oczywiście bardzo popularny szlak rowerowy Green Velo. Witam Państwa serdecznie w ten październikowy piękny poranek. Dzisiaj dla Państwa podczas kaszubskiego gotowania będziemy przygotowywać grzyby. Zobaczcie Państwo, co dzisiaj udało mi się zebrać. Jest tutaj prawie pełen koszyk grzybków. A mianowicie mam piękną kanię, mam rydza, mam podgrzybka, maślaczka. Udało mi się jednego koźlaczka zdobyć, ale to za chwilę Państwu powiem, co z tymi grzybami trzeba zrobić. Szanowni Państwo, jeśli wybieracie się do lasu, to trzeba mieć odpowiednie narzędzie, czyli nożyk i koszyk. Dlaczego koszyk? Wszystkie zarodniki, które są w grzybkach, a one przeważnie są w łebkach, podczas noszenia przez koszyk nam wypadają i zostają w lesie. Jeśli zabieramy siatkę foliową, to nie dość, że ten grzyb się nam zrobi brzydki i taki będzie zaparzony, to jeszcze nabiera takiego smaku goryczkowatego. Zapraszam na Kaszuby, na zbieranie grzybów, ale również do przygotowywania sobie potraw. Może zacznę od ostatniego grzybka, który zebrałam. Jest to koźlarz. Ten koźlarz będzie ususzony, ale również mam tutaj kanię, taką maleńką, może nie za dużą, ale jest bardzo ładna. Udało mi się zebrać w takim małym lasku rydzę. Tutaj mam kilka takich rydzy, ale również płachetka. Po czym poznać grzyb takim, jak jest płachetka kołpakowata? W niektórych miejscowościach nazywają na nie, mówią Niemki, Panienki lub Turki, w zależności w jakim regionie Polski. A no, mianowicie taka panienka to ma taką otoczkę, jakby spiralkę w koło. Może pokażę jeszcze jedną.
a przede wszystkim pięknie pachnie i ma taki złocisty czubek, ale też jest grzybkiem, który ma brążki, nie ma poduszeczki. I trzeba na te grzyby szczególnie uważać, dlatego że wiele osób myli z trującymi grzybami. Jeśli Państwo nie wiecie, jakie zbieracie grzyby, to warto pójść do stacji sanepidu. W każdej stacji powiatowej znajduje się osoba, która jest rzeczoznawcą, ale również klasyfikatorem grzyb, i ona Wam oceni, jaki macie grzybek, czy ten grzyb jest trujący, czy nie. Warto się udać po poradę. Udało mi się również zebrać naszą kurkę. Również ją też można pomylić z innymi grzybkami. Tutaj tej płachetki udało mi się więcej zebrać. Mam rydza. Również rydza można bardzo trudno pomylić z innym grzybem. Rydz ma taką otoczkę. Zabarwienie pomarańczowe, w środku jest pusty, a kiedy go dotykamy, zabarwia się na kolor fioletowy. Podgrzybka udało mi się zebrać, maślaczka. I tutaj mam również kanie, może już z nóżką udało mi się zebrać, a spiralka mi odpadła, ale też dodam, że kania ma nóżkę, bardzo łatwo rozpoznać, bo ma w środku nóżkę miękką i ona, jak ją przekroimy, jest w środku pusta. Ma taką rurkę, może jeszcze bardziej, o, nie widać za bardzo, bo ją troszkę maślaczek, ślimaczek nam tutaj zjadł, ale również łepek jest taki mechowaty, zakończony takim czubkiem, no i też specyficznie pachnie. To więcej mi się udało dzisiaj zebrać płachetki. A to, Szanowni Państwo, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to borowik amerykański. Ja nie jestem pewna, zabrałam go, żeby Państwu pokazać, ale sami, jeśli dowiecie się, co to za grzybek, ma łepek podobny do borowika, nóżkę taką troszeczkę jakby drewno w rodzaju pnia. Ja go nie będę brała do tej obróbki, bo nigdy nie przerabiałam takiego grzybka i wolę go odłożyć, ale jeśli Państwo wiecie, co to za grzyb, dajcie nam znać. Ale tutaj, Szanowni Państwo, w tym koszyku jeszcze jest bardzo fajny grzyb. Grzyb jest to na Kaszubach nazywana kozi broda. Bardzo smaczny, aromatyczny grzyb. Niektórzy mówią, że to jest sośniak, bo koło sosny rośnie. Potrzebuje bardzo dużej takiej obróbki i z tego grzyba będziemy na pewno coś smacznego robić. Udało mi się w drugim miejscu jeszcze takiego może mniej ciekawego, ale mniejszy też znaleźć. I tak oto mamy prawie posortowane dzisiejsze grzybki. I tak mianowicie, koszyk prawie pusty, jeszcze malutkie kureczki mi tutaj zostały. A tam już takie pognieciane grzybki. Te później wylądują z powrotem w lesie. A tak mianowicie, może jeszcze raz powiem. Kozi broda, kurki, maślaczki, rydze, płachetka kołpakowata, koźlarz, no i dwie maleńkie kanie. Z tych grzybków dzisiaj dla Państwa będziemy przygotowywać danie. A nam mianowicie najsmaczniejszy jest zawsze rydz. Rydza usmażymy na masełku klarowanym, ale żeby go usmażyć, to najpierw trzeba go ładnie oczyścić. Ja do tego mam również taki specjalny nożyk, który ma pędzelek. Go oczyszczę z muchu, z trawki. Potem go sprawdzam, czy jest zdrowy, czy nie.
każdym grzybem no, trzeba obchodzić się praktycznie bardzo delikatnie. Bo grzyba również można zgnieść. On taki nieciekawy później jest. Warto też w takim nożyk, bo tu jest nożyk razem z pędzelkiem, również miarka, kiedy chcemy zobaczyć, ile grzybek ma wielkości, jaki jest, to proszę zobaczyć, no ten tutaj ma 8 cm, bo widać w skali 4 cm, jak popatrzymy, no to jeszcze raz tyle. Czyli rydzek jest bardzo ładny i duży, ten jest śliczny rydzek. Ten jest zdrowiusieńki, wkładamy go do wody. Ten również. Zdrowe nasze grzybki. I tak oto musimy je troszeczkę umyć. Ale również zobaczymy naszą kanię. Kanie ładnie jak staramy się bardzo łatwo. Ona ma właśnie ten tutaj widać, tylko że jest nóżka bardzo mała. I też ją delikatnie umyjemy. O. I teraz wybiję jajka. Jajka są od moich kurek. I teraz delikatnie posolę jajka. Dodam odrobinę wody i roztrzepię jajka. Widać, że jajeczka są pomarańczowe, nie różowe, jakie są w sklepach, ale pomarańczowe. A to dlatego, że kurki chodzą w naturze, sobie zbierają trawkę. I tak oto, co potrzeba, żeby usmażyć rydze, kanie. Ale również można usmażyć tego grzybka, jako zrobić z niego kotlet. Potrzebna jest mąka, jajko i bułka tarta. Ja też sobie sama robię bułkę. No i musimy teraz masełko podgrzać. Ale tutaj piękny okaz. Ale pachnie. Wszystkie grzybki nam się ładnie ułożą na patelni. Wszystkie się zmieszczą. Jeszcze tu mamy rydzka jednego. Ale również tak samo postępujemy z kanią. Zrobimy dla niej miejsce i też będzie się smażyć. Teraz delikatnie jeszcze
solimy. I również pieprzymy. Ale ślicznie się smażą. Pięknie. Ma złocisty kolor. Tanie jeszcze troszkę zostawię. I podsmażamy jeszcze z drugiej strony. Około 2-3 minuty, w zależności na jakiej temperaturze smażymy. A te nóżki wykorzystamy do zupy. Ten proces jest bardzo szybki, takiego smażenia to jest kwestia 10 minut i możemy mieć danie gotowe. Ale z tym trzeba pamiętać, że trzeba pójść do lasu i nazbierać sobie takie pyszne grzybki, bo również grzyby no, trzeba poszukać, oczyścić, umyć. No i to jest kwestia pójścia na spacer, łykania świeżego powietrza, ale również przyjemności, bo może być taki zbiór jak dzisiaj tutaj. A przecież wszystko możemy sobie przygotować, zrobić. Też musimy pamiętać, że zbliża się zima i warto sobie zrobić właśnie przetwory. Taki grzybek, jakim jest ryc i jest kania, również można włożyć do słoika. I tu już mamy, może sobie talerz wezmę bliżej. I mamy, proszę zobaczyć, grzybki. Już tutaj muszę wyłączyć. Proszę zobaczyć, jakie smaczne są grzybki. Ale również, no i wystarczy do tego grzybka podać odrobinę śmietany, można polać, ale niekoniecznie. Wystarczy go fajnie udekorować i mamy danie. Ja tutaj podaję z ogórecznikiem, który rośnie w moim ogrodzie, nasturcja. Szanowni Państwo, zobaczcie, bardzo szybko przygotowane danie, ale również trzeba zobaczyć, jak ten grzybek smakuje. Proszę zobaczyć, jaki zdrowiuśki. A też przede wszystkim zapach. Niebo gębie. Pyszne. Szanowni Państwo, jeśli lubicie to, co dla Was tutaj przygotowujemy, to proszę, polubcie nas, udostępniajcie i subskrybujcie. Szczególnie zapraszam Państwa na wypoczynek na Kaszuby, do gospodarstwa agroturystycznego Gościna, ale nie tylko, do gospodarstw powiatu kościerskiego. Szanowni Państwo, Wy sami nazbierajcie, przygotujcie, ale również zróbcie sobie takie słoiczki i zabierzcie do domu. Serdecznie zapraszam na Kaszuby.